Kaziuk Suwalski rósł w siłę 20 lat. 21. edycja tego dorocznego jarmarku pobiła rekordy popularności. Na ulicach przy kościele świętego Kazimierza Królewicza pojawiły się tłumy i wystawców, i odwiedzających. Wśród nich poseł Jarosław Zieliński. Zacznę od tego, od czego dzisiaj i za każdym razem od 21 lat takie spotkania zaczynać trzeba, a mianowicie od podziękowania i gratulacji, które chcę skierować w imieniu nas wszystkich, jak sądzę, w stronę księdza prałata Lecha Łuby, bo bez niego nie byłoby Kaziuków Suwalskich. Nie da się zaprzeczyć. Tradycja suwalskiego Kaziuka to zasługa księdza Lecha Łuby, który przez lata dokładał starań, by impreza wrosła w suwalski krajobraz, nie tylko parafialny, ale i kulturalny. Od kilku lat proboszcza parafii świętego Kazimierza Królewicza wspiera Suwalski Ośrodek Kultury, który z każdym rokiem czyni starania, aby Kaziuk był coraz atrakcyjniejszy. Z rangi parafialnej wydarzenie stało się, śmiało to można powiedzieć, imprezą o wymiarze regionalnym. Prezydent Suwałk również docenił społeczną aktywność księdza, który zapowiada, że w tym roku zamierza odejść na emeryturę. Trudno to sobie wyobrazić. To takie życzenie przychodzi mi na myśl, żeby nie spoczął tylko na laurach. Bo jak odejdzie na tę emeryturę, to tyle ma zasług dla naszego miasta, żeby właśnie była kontynuacja tego wszelkiego dobra, które doświadczamy właśnie od księdza Lecha Łuby. Ksiądz Lech nie byłby sobą, gdyby nie odpowiedział z właściwą sobie swadą na wszystkie miłe słowa. Pamiętam, kiedyś mojemu koledze tak bardzo dużo miłych rzeczy mówili. On biedny siedział skulony, prawie że łzy z oczu wypływały. Gdy skończyli tego rodzaju pochwały, to on poszedł do mikrofonu i powiedział tak: dziękuję bardzo, przez grzeczność nie przeczę. Naprawdę, tak, panie prezydencie, panie ministrze, tyle, co dzisiaj usłyszałem na swój temat, to jest, wystarczy mi tu już nie tylko do końca mojego życia, ale może jeszcze i dalej. Także bardzo serdecznie dziękuję za, jeszcze raz za ten tytuł zasłużony dla miasta Suwałk, dla pana prezydenta, dla pana przewodniczącego, dla Rady Miejskiej. I oczywiście życzę państwu, żeby ten suwalski Kaziuk 21 roku pańskiego 2020 w atmosferze wielkopostnej, żeby Kaziukiem błogosławionym, jest pogoda dobra. Pytali mnie ludzie, czy zamawiają pogodę. Mówię, pan Bóg jest dobrym, starym gospodarzem, wie co robi. Czy chce nam pobłogosławić, czy chce troszeczkę nas upokorzyć. Okazuje się, że nie, że błogosławi nam ta chmura, czy te chmury, które nad naszymi głowami, to one są bezdeszczowe. Tak, one są, to są suche chmury. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego. Z Bogiem. Na straganach, jak na Kaziuka, przystało. Koszyki i koszyczki, pisanki, palemki, mnóstwo pyszności charakterystycznych dla tradycyjnego polskiego stołu wielkanocnego. Prócz tego odpustowe zabawki i sporo atrakcji, które do godzin popołudniowych radowały oczy odwiedzających.